Cześć, dziecka, z tej strony Amroth, witam was ponownie Turc. Oczywiście Turc, jedynka. Na wstępie, dzisiaj mamy 1 września, jutro jest 2, kiedy zobaczycie właśnie ten odcinek. Tu wszystko zabrałem, czy nie? Nope, zostały zbroje. Zabieramy. Kasa za 6 brze. Jesteśmy w podziemiach miasta. Wam jest skóry tak gorąco u mnie, że wręcz się tutaj topię przy tym nagraniu. Ma ktoś ochotę na rozpuszczonego Amroza? Jak to brzmi rozpuszczony Abbas? Nie, aż tak rozpuszczony pod tym względem nie jestem, pod względem gorąco to już tak. To kurczę wygląda jakby to był tajny korytarz. Ale nie ma tajnego korytarza. I teraz tak, w górę. Serce oraz nogi, tak? A, muszę wam powiedzieć, że to jest naprawdę jest okropnie. 27 stopni jest na dworze. Ja tu mam okno otwarte u siebie. Koszmar. Popijam coś zimnego, bo inaczej to nie wyrobię. Jesteśmy chyba w murach. Jop. Fajnie zrobione miasto, fajny design. I mi się skończyła magia. Przede wszystkim tarcza. F. Wyciągnij swoje szczyt. A, wiesz co, schowaj, bo ty z nimi tak powolno biegasz. Dzień dobry! Jak zdrówko i jak mamusia? Państwo orkowie. Ja mam teleport odkryty. Jej! Bum, bum, bum. Gincie, śmieci! Ty! Włócznik! Spelaj! Jezu, granie ścinę mi tak. Nie, jakie tu statko. Kurde, jakby krytyk wszedł, byłby pięknie. Ja się go nie mierzę, no najpierw wtedy ja tak dalej. Uleczmy się trochę. Pięknie, trzech. Czy ty giniesz? No, troszeczkę ich tutaj jest. Za późno. Jak ja kocham ten system celowania w tej grze, jest wręcz okropny. Dwie strzały wypuszczam teraz. Tak przyuważyłem. Papa. Wow, a regeneracja mi się skończyła. Włączamy dalej regenerację i tłuczemy dalej. Yeah. No i zobaczycie ten materiał właśnie 2 września. Mam nadzieję, że trochę docenił. Jaki krytyk! Troszeczkę docenicie to, że się tak bardzo poświęcę na tych nagraniach. Oczywiście zwiedzimy całe miasto, wybijemy wszystkich orków, bo to jest doświadczenie dla nas. I pozbieram wszelkie rodzaje fanty. Tak, wiem, nie chcecie o tym słyszeć, ale wiecie, że jak ja bardzo lubię zbierać różnego typu fanty. A może jakieś fajne zakręcie się trafi? No proszę, nasza zbroja kolcza, którą ostatnio wywaliłem. Interesting, że ona tutaj jest. Ja bym chciał to było pulsowanie tej aury, a nie ode mnie. Co my tu mamy? A to zmierz ziemi? Mierz mocy. Boże, musi się coś tam tłuc. Niestety nie zamknę okna, wybaczcie mi, ale nie, po prostu nie wyrobię tutaj. Tu nic, ktoś jeszcze? Dobra, szukamy dalej w takim razie. O, na przykład ten pierścień do połączenia, zawsze tam trochę lepsze statystyki nam wyjdą. Też tam będę łączył sobie w międzyczasie wszystkie tam ich niełuki. Wow, no trochę nam tutaj autentycznie rzeczy przybędzie. Będzie to sprzedawać. I znowu będzie. Ambrose, czemu ty to tak przeciągasz? Bo lubię ruszyć myszką. Dobrze. No, ale też troszeczkę tych różnych składników się dorobimy.
Czy można zrobić kolejne miksturki? Boże, ile to ich było? Jakiś róg koleś miał. No, że często, że te łuki są takie niewielkie i można je łatwo połączyć. Tu masz trzecią klasę łuku. Siła 711, obrażenie 122. Obrażenie ducha. Ktoś zamawiał! Ducha! Czyli woli o 2. Mnie to aż tak tam nie tylko dara. Odkryjmy sobie myśl. A, kropliczka już jest odkryta. Świetnie. Tu nic, tu nic. To są się zjeliśmy. Fajne w ogóle te proporcje. Fajnie, fajnie to wszystko wygląda. Teraz wy. Do tej po prostu miecz. O, proszę, mamy klasę trzecią naszych pięknych bucików. Ja myślałem, że zbroi już nie wezmę. Da, teleportujmy się. Tak jest, tam mam teleport. Standardowa do wioski Komorin, żeby sprzedać wszystko. Czyli to mają handel ze mną, że wow. Nie ma tak zimna czarna woda, o Jezu. Jakie to jest dobre. Nie, trochę może ścinać. Co ty masz? Pomoc. Co za zaklęcie kupuję? Zaklęcie i te kamyki przede wszystkim. Trutkę możemy sobie kupić. Da, 6 jutro idzie na sprzedaż. Z tego, że nie jest. 251 tysięcy. Nieźle. Dwie minuty won. Nie, może jak kiedyś jeszcze będę grał w Turce, to sobie spróbuję zagrać w wojownikiem, który się posługuje halabardą czy magiem. Nie wiem. Maybe someday. Trwały i to jest także trwał efekt. Świetnie. To jest trwały. I chyba wszystko. Jep. No, pomieszajmy sobie troszeczkę miksturek. To. To. To i to. Mieszaj, mój podawanie. I kolejne podniesienie naszych pięknych i kochanych statystyk. Juhu! Dobra. Gorgrammar. Czy jakoś tak to się nazywa? Chciałbym. Tak, teraz tak sobie pomyślałem, że fajnie było też na przykład nagrać, zresztą nie wiem jakby... Właśnie dajcie mi znać, czy byście chcieli zobaczyć Władcę Pierścieni Powrót Króla w moim wykonaniu. Kiedyś pamiętam, bardzo się zagrywałem w tą grę, świetna była wręcz. Pożyczyłem koledze płytę, wróciła w strzępach. W sensie tak porysowana, że nie dało się już jej uruchomić. Wezwanie Skorpiona, fajnie. Miecz ciemności. The Dark One is coming. No dalej, zacznę tu na górę. A, klejąc jest tam. Jop, widać go, tam jest. To jest zejście. Ale sobie tu jeszcze pozwiedzam odrobinkę. Przydałby się też, mówię, czar
Do tej gry brakuje tylko, do jej pełnej perfekcji, brakuje czaru nasze przebieganie. Tak jak było ono na przykład w Gotiku, że można, tam była mikstura na bieganie, dzięki której można było szybciej biegać. No, a tu mam skrzynkę. Mało wartościowe rzeczy, ale zawsze coś. Tu nie jest żadna skrzynka, powiem, że otworzyłem. Przecież wydawało mi się, że to miasto jest... Nie, jest jednak większe. To jest ta brama, której chyba nie mogliśmy... Tak jest, to jest ta brama, której nie mogliśmy tutaj przejść. Did someone light a fire? No, ale pobawimy się łucznik kontra łucznik, co wy na to? Tak, ja ci po 6000 zadaję, kurde. No chyba coś mi się ze słuchawkami stało, bo nic nie słyszę. Ty padłeś, za chwilę będę musiał poprawić te słuchawki. A, to za moment. Dobra, poczekajcie chwilkę. Dobra, powinien już wszystko lepiej słyszeć. O, tak, o wiele lepiej słyszę. Niestety moje słuchawki czasami, ja tam mam już uszkodzone ten złącze. Co to jest? Aura wampira. Bądź wampirem, bądź aurą. Mam uszkodzone słuchawki, właśnie złączę. I czasami... No ja pierwszy. I czasami mi po prostu... Nie kontaktuje za dobrze. Wow, jak to wygląda, ale zapiszmy tutaj. 111 zapis. I zabierzmy żywioł ognia. Zaczekam ognia do relikwii. Wykonano misję. Sądzimy, że to się za chwilę, wiecie, zacznie zapalać, ale to chyba nie w tej grze. Czy tu mapa? Kamień powietrza, czyli teraz musimy się udać w to miejsce. Boże, jaki kawał drogi. To jest bodajże ostatnia część. Teleportujemy się tutaj. Nie będziemy szli tu wzdłuż gór. To jest jedyne jakieś takie logiczne rozwiązanie. Teraz tylko proszę mi powiedzieć, w którą stronę. Tą gdzieś. Tak, dobrze idę? Tak. To jest ta wieża tego maga, gdzie próbowaliśmy odprawić rytuał śmierci i zagłady, ale się nie udało. W innym miejscu muszę sobie przestawić szklankę, bo tu całe biurko mam już mokre. Ja wiem, co żeście pomyśleli, cwaniaki. Wow. Teraz to by się przydał tutaj kuń. Szczerze, muzyka jest taka, jakby coś mi miało było za chwilę zaatakować. Zobaczmy. Dobra, idę dobrze. Niestety trochę do boza, ale podróż jest długa. Ja w ogóle utknął w teksturach. Dobra, ale żeby być bezpieczniejszym, lepiej żebym włączył sobie tarczę. Nie, wypijmy jedną miksturkę na manę. Nie źródło magii. Uh,
Dobra, czyli tędy. Miejmy nadzieję, że nie będę musiał się kurde potem cofać. Bo tutaj, jak wiesz, nie ma żadnej głównej drogi. Tylko tutaj kawałek drogi. Tak, my musimy iść prosto i tutaj jakimś tym odgałęzieniem. Zostały do zebrania kamień powietrza, mamy kamień wody, ognia i powietrza. Dziwne, że kamienia ziemi nie potrzeba. Bo są 4 żywioły. Albo 7, zależnie od tego, w jakim uniwersum się znajdujemy. 4 to wiadomo, ogień, woda, ziemia i powietrze. Głos, lubię się trochę. Oktoganie. Cześć, chłopaki. To stąd ich wzywam. Jak wzywam oktogon. Let's have a look. Ozdobny tabar. Całkiem niezły. Ty co miałeś? Luciendar, miecz światła. Demon, który ma miecz światła, to jest już troszeczkę dziwne. Ale wracając do tego, co mówiłem, mamy, tak jak mamy kilka szkół magii. W innym uniwersum było ich było na przykład 7, tak? 4 podstawowe, ciemność, elektryczność i światło. Jeszcze dodatkowo. Dobra, mamy te paskudy. Jest okazja sprawdzić, jak działa. O, to jest skorpiona. Nasza tarcza działa zacnie. Dobra, łyknijmy antidota. Wyciągam jakieś wnętrzności skorpiona. No i właśnie, to są te szkoły magii. Przykładowo w linii inwersy mamy jeszcze kolejną szkołę magii, tak zwany szamanizm. Loch Ramgut. To co, wchodzimy? Ale najpierw się zapiszę. To jest jakieś ciekawe miejsce. Lochy, kurde. W środku, kurczę, nie wiadomo czego tak naprawdę. Mamy naszą tarczę, więc tam niezbyt już się boję chodzić po takich miejscach. Kapliczka ma Liel. Dzień dobry. A co, od tu goni. Otrzymałem punkt umiejętności, fajnie. Ci szamani to wszędzie wygląda tak samo, to jest chyba jeden model zrobiony. Ale za to zdobędę sobie może jakieś nowe zaklęcia, coś. Boże, ile ja tu mam syfu? Miecz mocy. Poczuj moc. Widzę, że zaczyna się. Miecz głębokiej wody. Fajnie wygląda. Klasa pierwsza, ciężar 5, to jest chyba dwuręczny. Coś ciekawego tu macie? Skrzynki, nie skrzynki. Nic nie widzę. A coś mi lata nad łbem, więc jeżeli coś słyszycie, bardzo was przepraszam za to. Ale mówię, nie zamknę okna, bo tu po prostu się ugotuje. Mam nadzieję, że te odgłosy walki po prostu zagłuszyły ten helikopter. Moja rada dla was, jeżeli chodzi o tą grę, po takim doświadczeniu, jakie mam tutaj. Szybko iść w... Chcę mi nie zbroić, co? I świetnie, jak zwykle muszę tyle popać. Szybko iść w szkołę... Zresztą, odrazujmy może błąd. W szkołę powietrza i potem iść w magię ziemi.
Magia ognia nie jest aż tak wam potrzebna. No i oczywiście tam otwieranie zamków, tak? I walkę tutaj jakąś tam bronią, jak chcecie. Bo to powinno was tutaj dosyć dobrze przygotować na właśnie wszelkiego rodzaju bitwy. Ja nie wiedziałem na początku. To na początku bym wszedł w ogóle, tak jak powiedziałem, magia powietrza, potem magia ziemi, żeby zdobyć tą tarczę. Ta tarcza zarąbista. No i oczywiście musimy też dokupić odpowiednie karty wzmacniające. Dzięki temu ja na przykład mam tyle odporności. Bo to mi daje 80% obrażeń mniej. To jest tak kurewsko przydatne. Nie, że się brzydko wyrażam, ale co tam. Dzieci się o wolne czasy wyrażają o wiele gorzej niż ja. Co to jest? Gruczoł jodowy skorpiona. Leży wszystkie zatrucia. Nie leżysz na trucizny. To może być dobre, wiecie? Żebyśmy mieli się z czymś mierzyć, to jest jedyna miejsce chyba, którą mogę sobie zostawić. Dobra, ten miecz głębokiej wody sprzedajemy. Nie potrzebuję go tutaj. Sorting. No, tu już mamy coś. Ile mam składników? 3 składniki, dobra, to możemy zrobić miksturę. Bo to daje tak, trwały efekt. Trwały i trwały. A, tu jeszcze miałem ten róg. No, to róg zużyjemy następną razą. Ale w tym miejscu podziękuję wam za uwagę, trzymajcie do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, cześć, pa.